Kochani, teraz we wrześniu, na początku września, kiedy pustoszeją grządki, produkujemy swoją własną glebę, która będzie gotowa na wiosnę do kolejnych zasadzeń. Wczoraj nagrywaliśmy materiał o tym, jak przygotować glebę do reaktywacji, kiedy mamy tylko część grządki pustej. Natomiast tutaj już mamy całą grządkę pustą. To jest grządka po kapustach. W związku z tym wszystko, czy prawie wszystko, co mogłoby tu być składnikami odżywczymi, zostało spożyte, bo kapusty uważane są właśnie za takie rośliny żarłoczne. Możemy produkować sami ziemię. Ostatnio była u nas młoda dziewczyna, licealistka, która była bardzo zdziwiona tym, że my robimy swoją własną ziemię. Mówiła, że to, co pamięta, czego nauczyła się w szkole, odnośnie tego, jak się tworzy gleba, to jest to proces, który trwa setki, miliony lat, ponieważ ona zapamiętała, notabene bardzo dobra uczennica, że żeby mogła się stworzyć gleba, to musi przejść proces wietrzenia skał. I że skały, krusząc się pod działaniem wiatru, słońca, wody, przetwarzają się na glebę. Tak być może jest. Natomiast na działce są troszeczkę inne zasady. Wykorzystując naszą wiedzę, naszą wspólną wiedzę oraz pracę, doświadczenie, możemy sami produkować glebę nie w ciągu miliona lat, tylko w ciągu wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, w ciągu pół roku. Ta gleba, którą my produkujemy we własnym zakresie, jest glebą bardzo zasobną. Zasobną w składniki odżywcze dla roślin, ale przede wszystkim zasobną w składniki odżywcze dla pożytecznych mikroorganizmów. Ponieważ to całe życie, które jest w glebie, a którego my nie widzimy, te mikroorganizmy, one tak w zasadzie tworzą glebę. W swojej codziennej pracy przetwarzają szczątki martwych zwierząt, szczątki martwych roślin właśnie na glebę, czy w glebę. No i teraz musimy właśnie zadbać o to, żeby te mikroorganizmy chciały tutaj być, żeby się dobrze czuły i żeby miały co przetwarzać, żeby miały składniki pokarmowe dla siebie i wtedy w takim ubocznym procesie po prostu przetworzą to wszystko, co tu damy, na glebę. My już drugi sezon produkujemy swoją własną glebę i jak oglądacie nasze filmiki, to widzicie, jakie mamy wspaniałe plony. Ta gleba po prostu musi być bogata. Jak teraz możemy reaktywować taką grządkę, to znaczy wyposażyć ją w glebę? Tu jeszcze tylko powiem, że kiedy sadziliśmy kapusty, to prawie cała ta grządka prawie do końca wysokości tego obramowania była wypełniona glebą. Natomiast zobaczcie, jak teraz jest jej mniej, o wiele, wiele mniej. W związku z czym wymaga to uzupełnienia. My nie siejemy poplonu, dlatego że dla nas to nie ma żadnego sensu. Poplon jest tylko takim działaniem tymczasowym, powielanym w takiej tradycyjnej uprawie działki. Lepiej, przynajmniej z naszej perspektywy, jest po prostu zrobić swoją glebę od początku. Jeżeli teraz mamy taką sytuację jak u nas, że kolejny rok na tym samym miejscu robimy swoją własną glebę, to nie musimy wykładać tego kartonami. Natomiast jeżeli macie takie tradycyjne grządki, czy tradycyjne miejsce, a chcielibyście na tym danym obszarze zrobić swoją własną glebę i przygotować grządkę permakulturową,
to trzeba to wyłożyć kartonami. Najpierw jeszcze trzeba usunąć rośliny pionierskie, czyli tak zwane chwasty. Robimy to ten jeden jedyny raz, usuwając je dokładnie, to znaczy jak największą również ilość korzeni. To przykrywamy kartonami, tak żeby była to zwarta powierzchnia kartonów, oraz zlewamy to dużą ilością wody. Kartony mają na celu właśnie przyćmić rośliny pionierskie, bo szczycimy się tym, że my po prostu nie musimy grządek pielić, bo na nich nie rosną chwasty, a jeżeli się jakieś pojawią, typu powój, to jest ich bardzo mało. Natomiast są takie miejsca na naszej działce, jak chociażby zobaczycie sobie tutaj, gdzie jest pełna dowolność dla roślin i tu może sobie rosnąć co chce. Tu nikt nie wchodzi, nie pieli, więc mamy wszelkiej maści rośliny pionierskie i niech one się cieszą. Wygląda to pięknie, bo jest i tutaj żywokost, i tam gdzieś jest ogórecznik, i jest nawłoć, i to jest bardzo fajne. Ale na grządkach nie chcemy tego, więc my pomijamy warstwę kartonów, ponieważ na samym początku, jak stawialiśmy te grządki, tu już była warstwa kartonów położona, a na tym była produkowana gleba i tych roślin pionierskich jest tutaj mało. To, co widzicie tutaj, to jest kleome, które się zapewne wysiało z nasion. Jest tutaj jakiś jeszcze koperek, który posiałam, czy pietruszka, ale roślin pionierskich tutaj w zasadzie nie ma. Pierwszą warstwą, którą położymy na taką wygrabioną grządkę, a wy położycie na karton zlany wodą, będzie obornik. Obornik, my mamy obornik krowi, ale może to być obornik koński, może to być obornik owczy. Jeżeli ktoś nie ma obornika, to może to być, nie ma takiego prawdziwego obornika, to może to być obornik granulowany, taki kupiony w sklepie. Natomiast teraz jest to ten czas, kiedy różni rolnicy jeżdżą również po ogródkach działkowych i proponują, czy to ziemię, czy to obornik. I jeżeli tak jest, to po prostu z tego skorzystajcie. Kupcie kilka worków obornika. My mamy swojego stałego dostawcę, który wie, że jak się tylko zbliża jesień, pora przyjechać do nas z obornikiem. Więc pierwsza warstwa na to, to jest obornik. Jeszcze nie zwróćcie uwagę na to, że ja nie usuwam tej ściółki. Ona się tutaj, ta słoma się z czasem również przy pomocy pożytecznych mikroorganizmów przerobi się po prostu w glebę. Czyli kładziemy obornik, ale do tego będę potrzebowała oczywiście pomocy męża. Więc go poproszę, żeby wyrzucił mi tutaj na takie kubki troszeczkę obornika. Myślę, że jeden worek obornika starczy. Dobrze, no i mamy wyrzucony obornik. Zobaczcie, to jest już też taki przerobiony obornik. Jeżeli nie korzystaliście nigdy z takiego prawdziwego, to będziecie zdziwieni, jak on pięknie pachnie. Można by się spodziewać, że po prostu śmierdzi, prawda? Ale nie, nic takiego. Ma taki wspaniały zapach wsi. Teraz trzeba to tak mniej więcej równo rozrzucić. Tego obornika wystarczy jeden. Jeden taki worek. Nie wiem nawet, ile to jest litrów. Taka, żeby była cienka warstwa. Obornik to po prostu są odchody zwierząt pomieszane ze słomą. Takie już przerobione, więc tutaj też mamy słomę. Zresztą myślę, że pojedziemy do jakiegoś gospodarstwa, żebyśmy mogli dowiedzieć się, pokazać wam też tym, którzy nie mieszkali na wsi, nie mieli styczności ze wsią, jak taki obornik się robi. O, i tak powoli, powoli się to wszystko pięknie rozrzuci. I wszystko się to z czasem nam wymiesza. Te większe bryłki
trzeba po prostu rozbić. Mniej więcej jest równo? Tutaj, przy tobie, tutaj. A przy tej tak się z czasem wymiesza. Tu chyba było trochę mniej. Dobrze. Ok. I mamy obornik. Ten pan, który nam właśnie przywozi obornik, on zawsze pyta, ile chcecie obornika? Ja mówię 20 worków. A on mówi, i od razu widać, jakie są piękne plony, bo jak jadę na inne działki, to ktoś chce na przykład 4 worki obornika na całą działkę albo 6. Ale to jest zdecydowanie za mało. Dobrze, czyli mamy obornik. Kolejna warstwa to jest masa organiczna zielona. Masa organiczna zielona, czyli to, czego teraz jest na działce bardzo dużo. Masa organiczna zielona, ja tutaj mam w większości liście poucinane z pomidorów. I tę masę, to są liście, które pocięłam na mniejsze kawałki. Zdarzy się tutaj też jakiś mały, niewyrośnięty zapewne pomidorek. I to właśnie trzeba tak równomiernie rozrzucić. No zaraz to, może najpierw tak to podzielę tylko, a potem się to równo rozrzuci. To może być, słuchajcie, wszystko, co teraz na działce się ścina. Mogą być to rośliny pionierskie, czyli tak zwane chwasty. Ważne, żeby to było bez korzeni i bez nasion. Natomiast pomidor jest fajny, bo my żeśmy też wykorzystywali dla wzrostu roślin gnojówki z pomidora. O, to jest żywokost akurat. Dobrze. Gnojówki z pomidora bardzo dobrze właśnie też wspomagają rośliny we wzroście. I my żeśmy, tutaj mam tu, i my żeśmy właśnie wspomagali rośliny, głównie te, które rosły w donicach. Najlepiej to będzie ręcznie chyba jednak zrobić. Czy też na słomie. Dobrze, czyli tak się to ładnie rozłoży. Zobaczcie, jakie piękne są, zdrowe liście z pomidorów. Masy organicznej zielonej teraz jest bardzo dużo na działce. Właśnie też między innymi teraz warto jest robić takie grządki, dlatego że później po prostu będzie coraz trudniej z tymi koniecznymi składnikami. Tu też trzeba zawsze zadbać o rogi grządki. Dobrze. O. Nie wygląda to pięknie. Kolejna warstwa to są odpadki kuchenne. I my, jak wiemy, że będziemy robić grządki, to zbieramy sobie przez 2-3 dni odpadki kuchenne. Jeżeli ktoś na przykład nie ma tylu odpadków kuchennych, zresztą ich tutaj akurat nie jest też dużo, to, a jeżeli ma na przykład w pobliżu jakieś przedszkole, to może tam iść. I dzisiaj w przedszkolu nie gotuje się obiadów, tylko jest catering i mnóstwo jedzenia potem jest wyrzucane. W związku z tym możemy to wykorzystać. Ale zanim te odpadki kuchenne, to jeszcze skorupki jaj, jako odpadki kuchenne również. Te skorupki jaj też są ważne, bo one wyposażają naszą glebę w wapń. W wielu miejscach w tym roku była ta zgnilizna wierzchołkowa pomidorów.
właśnie jako oznaka niedoboru wapnia. I jeżeli sobie te skorupki jaj poleżą na tej grządce przez kilka dobrych miesięcy, to one zasilą nam bardzo ładnie glebę w wapń. I nie będziemy wtedy potrzebowali wapnowania. Zobaczcie, ilu czynności nie musimy robić, prawda? Nie musimy siać poplonu, potem go przekopywać. Nie musimy wapnować gleby. Nie wygląda to pięknie. Ale wczoraj w tej grządce zasiałaś poplon. Tak, bo powiedziałam, że nie chcę, żeby... Bo to nie była jeszcze grządka całkowicie pusta, tylko część grządki, na której jeszcze rosną rośliny. I teraz, żeby ta gleba nie była goła jeszcze przez, powiedzmy, miesiąc, bo tam jest trętwian, tam są buraki, więc miesiąc, dwa jeszcze to tam będzie. Dlatego tymczasowo zasiałam poplon. Ale bardziej mówiąc o tym, że to jest tylko takie działanie doraźne i że my absolutnie tego poplonu, tego miejsca, gdzie był zasiany poplon, nie skopiemy, tylko nie przekopiemy, tylko zetniemy poplon, żeby zostały korzenie w glebie, a część zielona, jako zielona masa organiczna, na górze. Więc zadaniem tamtego poplonu, który i tak będzie przykryty taką samą warstwą, jak już będzie grządka pusta, jest w zasadzie takie nikłe przykrycie gleby. Skorupki jaj traktowane są jako warstwa odpadków kuchennych, ale jeszcze oprócz tego są odpadki kuchenne pocięte na mniejsze kawałki. Tutaj mamy jakiś tam słonecznik, jakieś łodygi, owoce. Owoce jak najbardziej mogą iść na grządkę. Tu akurat resztki brzoskwini. Najlepiej jest to pociąć, jeżeli miałyby być. Tu jeszcze jakiś jest płyn. Może tak to zróbmy. Dobrze. Ogóreczki, pomidorki. Torebka herbaty, buraki. No właśnie. Jakby była kapusta, to można by powiedzieć, że kapusta to, co wzięła z tej ziemi, oddaje teraz glebie. Burak to, co wziął, oddaje. Słonecznik to, co wziął, oddaje. Pietruszka, co wzięła, oddaje. I wróci do gleby. O, jest nawet kapusta. Jako składniki mineralne, które będą później odżywiały rośliny kolejnie tu rosnące. To jest za duże troszkę. Lepiej jest właśnie takie głąby pokroić na mniejsze kawałki. Kochani, jeżeli teraz tak przygotowujecie grządki, to zyskujecie bardzo zasobną glebę i nie musicie stosować żadnego płodozmianu. Żadnego, ponieważ gleba za każdym razem jest glebą nową i bogatą, zasobną. Kawa. Tak, myślę, że ten proces rozumiecie. Teraz to trzeba przykryć warstwą kompostu. Jeżeli teraz ktoś nie ma kompostu z kompostownika, to po prostu albo trzeba skądś tej ziemi wziąć z działki, albo taką ziemię kupić. Natomiast my unikamy stosowania takiej ziemi kupnej ze sklepu. Mamy swój kompost, więc przykryjemy to teraz warstwą ziemi kompostowej. Ale jeżeli takiej ziemi kompostowej nie macie, a chcielibyście zacząć
robić taką grządkę z własną glebą, grządkę permakulturową, warstwową, no to wtedy użyjcie tego, co macie, prawda? Albo co możecie mieć. No to ja teraz poproszę męża o to, żeby wysypał mi takie placki, kubki kompostu, gleby kompostowej na grządkę. I teraz, kochani, trzeba to zagrabić, tak, żeby ten kompost przykrywał rośliny. Jeżeli też one będą widoczne, to nie szkodzi, to one szybko znikną. Zobaczycie, jaka tutaj będzie praca. Właśnie myślę, że taki słaby punkt wielu działek to jest właśnie to, że nie ma tej produkcji kompostu. A on jest potrzebny jako taki składnik konieczny do produkcji gleby. To tak jakbyśmy mieli taki zaczyn. To tym zaczynem jest właśnie gleba kompostowa lub zwykła, jeżeli nie ma kompostowej. Jeżeli coś nam tutaj wystaje, to nic nie szkodzi. To i tak jest jeszcze przedostatnia warstwa. Nie, ja chyba tak to zostawię, bo teraz każdy ruch grabiami to będzie mi powodował nie wyjmowanie tej warstwy. Dobrze. I teraz się będziemy chyba musieli zamienić miejscami, bo ostatnia warstwa to będzie ściółka. Staramy się zawsze unikać chodzenia po grządkach i ostatnia warstwa to jest ściółka. Akurat dzisiaj ścinaliśmy trawkę, więc mam ściółkę z trawy. Nie mam jeszcze przywiezionej ziemi. O, już się zrobiła ciepła ta trawa. Nie ziemi, tylko słomy, więc wykorzystam trawę. Trawa, jak wiecie, też jest bardzo dobrą ściółką, ale kiedy zostanie przywieziona słoma, to ja położę jeszcze na tym, na całą zimę, warstwę właśnie słomy. I teraz tak jakbyśmy posypywali naszą grządkę przyprawą do smaku, to ściółka. Ściółka będzie nam tutaj ładnie utrzymywała wilgoć. To jest ważne jej zadanie. I ta ziemia kompostowa, czy kompost, który jest pod ściółką, nie będzie wysychał. Nie będzie też podlegał działaniu wiatru. Nie będzie się to rozwiewało. I zobaczycie, że dosłownie za 2-3 dni ta trawa utworzy bardzo szczelną warstwę. A kiedy będziecie chcieli kawałek ściółki zdjąć, to odejdzie cały plaster ściółki. Czyli to jest bardzo dobra pierzynka. I teraz mamy jesienią, wiosenną, zieloną grządkę. To zobaczcie, już też jest nieprawdopodobne, że jak właśnie skosi się trawę i ta trawa jest taka wilgotna i poleży na takiej kupce, czy właśnie tak w takim pojemniku, jak my tutaj dzisiaj przygotowaliśmy to do robienia grządki,
to ona jest ciepła. Już jest ciepła. A gdyby teraz miała czekać 2-3 dni, to nie wkładajcie tam ręki, bo ona po prostu będzie gorąca. No i teraz cierpliwie trzeba to rozłożyć. Bałam się, czy będzie wystarczająco, ale jest wystarczająco trawy. Dobrze. Jeszcze kawałek tu. I tak, kochani, zobaczcie. Wykorzystując wszystkie dostępne materiały, większość z nich po prostu mamy na działce i większość z nich po prostu wyrzucamy. W działce, na działce albo w domu. Przecież odpadki kuchenne wyrzucamy, prawda? Znaczy my nie wyrzucamy akurat. My nie mamy w ogóle odpadów bio. A ile byśmy musieli zapłacić za ziemię w sklepie? Czy ile się narobić, żeby to wszystko wypielić, przekopać? Jeszcze nie wiadomo co. Mnóstwo jest tej trawy. Mnóstwo. To jest tak, jakbyśmy na grządce posadzili trawę. I z tym już nic nie robimy teraz. To po prostu czeka do wiosny. Mnie to zawsze cieszy, robienie tej grządki. Tam jeszcze trochę. Taki zielony dywan na grządce. Już wszystkie miejsca są przykryte. O, gotowe. Oprócz przygotowywania materiałów, ile to nam zajęło? Pół godziny, czyli czas poświęcony na zebranie odpadków kuchennych, podrobnienie ich, czas zebrany na pokrojenie zielonej masy organicznej, której jest mnóstwo i której jeszcze będzie mnóstwo. Pomidory, fasole, dynie, będzie mnóstwo liści. Czas, kiedy pracowaliśmy z kompostem, no to tego w sumie nie da się obliczyć, ale to się i tak nieustająco robi na działce. Czyli tak w zasadzie, zobaczcie, jest to naprawdę duża oszczędność czasu. Nie musieliśmy zgodnie z zasadami permakultury wykonywać zbędnych czynności w tym sezonie, bo zbędne czynności to są właśnie, to jest przekopywanie, to jest pielenie, my tego po prostu nie robimy. Chwila, moment, dostępne materiały, odpowiedni moment, czas i gleba sama się dla nas zrobi, najwspanialsza, jaką można tylko sobie wymarzyć. Chciałoby się na tym położyć.